Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Damo 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Farming Simulator, sprawdzanie map, mapa statków. Zobaczmy, co tutaj ciekawego ta mapa kryje w sobie. Powiem szczerze, że ta ostatnia aktualizacja przypomniała mi, że ja tej mapy nie sprawdziłem. Więc tutaj wracam i chciałbym ją jak najłatwiej, jak najszybciej sprawdzić, zobaczyć jaka ona jest i tak dalej, jak to zwykle bywa, nie patrzę na nią przed odcinkiem, więc zobaczmy, co tutaj ciekawego w środku mamy. Mamy, widzę, maszyny początkowe. To już plus. Ale mała gospodarka. W odróżnieniu od tego, co było na poprzednim odcinku, już czuję, że będzie to lepszy odcinek. Względem tego, że już ta gospodarka jest maluteńka. I to naprawdę taka uchana fest. Jeżeli bizon tu jest tak skitrany. Tutaj widzę płytę na obornik pod wiatą. Tutaj mamy syp, żmijeczka i te sprawy. Warsztacik obok, dużo, o, kanisterki piękne, 6 kanistrów, miodzio. Jedziemy dalej, otwieramy. Tutaj mamy garażyk, garażyk po dwa ciągniki, Fiat, który mi się ostatnio spodobał. Jak dobrze wiecie, na której serii? Stara, która nadal mi się nie podoba. Oj, mamy świnki tutaj, ale jak widzicie, to tak troszeczkę za wysoko jest ta naklejka i razi trochę w oczy, nie powiem. Ale tylko, patrzcie, aha, tylko tu po... A, tam względem jest spoko. Tu wszystko jest fajnie. Te naklejki są git. Czemu ta jedna jest tak w powietrzu? Tego nie wiem. To już jest garaż, to już wiemy. Coś z całoborą ciekawego jest na tej gospie. Oj, tu jakiś dziwny uskok. Boję się, że jakbym tu wpadł, to bym nie wypadł. Nie ma, tu nie ma nic. Jest łąka i to było na tyle. Mapa jest po mini mapie, patrząc, jest naprawdę malutka. Mamy tylko 19 pól, jak dobrze widzę, a więcej rzeczy jest na tej poprzedniej, co była ostatnia. Ale mniejsza z tym. Naprawdę malutka i chyba fajna mapa, żeby porobić coś właśnie z Polską, na polskiej serii, co nie? Bo o, witam serdecznie, pana mi potrącił. Tu sąsiad się buduje bardzo mocno, koparka, już tutaj gruz będzie zaraz wyciągać. No nie powiem, chałupa całkiem fajnie zrobiona. Ostatnio za dużo jeżdżę po chałupa i... Pierdolca dostajesz, co nie? Z tymi nowymi budynkami. Dobra, mamy sklep New Hollanda, stary, dobry, poczciwy. Mamy też do pobrania pięknej gotówki zwanymi bankiem. Więc lecimy dalej, już sąsiada. Mocno tutaj widzę suma, króluje. I to fest, tutaj skup słomy. Oczywiście ja to sobie będę patrzył, ale... Tak, tu mamy stryszek. Bardzo są głośne dźwięki wgrane, też szumienie drzew i tak dalej. Tak zwanego wiatru, bo jest moc. Tutaj coś mamy? Tu mamy tartak i to jak rozświetlona ta ikona. Z jednej strony fajny, taki mały ten tartak. Tutaj sprzedaż wiórów. Tutaj w ogóle jakiś mini lasek. Można sobie przejść się po nim. Spoko. Pójdźmy tutaj. Tu coś jest. A tu jest biogazownia. Tylko jak do niej wjechać, to chyba tędy. Może trochę przyspieszmy, bo tak za wolno chodzę trochę. O, tu koniec mapy, ale bardzo fajnie, żeby wykończony tam jakimiś poletkami. Nie jest czysty. Fajna biogazownia, inna taka. Trzeba wjechać też fajnie, mocno. Całkiem spoko jest zrobiona. Taka naprawdę pod polską wieś. Nie jest zła. Nie za duża, nie za mała. O, to chciałem powiedzieć. Te pola chyba są nieużytkowe, ale fajnie, że są zrobione. Zawsze to jakiś plus. Lubię wykończenia map tego typu. Akurat swoim takim tutaj głosikiem. Foja. Tam jest jakieś gospodarstwo, ale skupmy się tutaj. Najpierw na tej stronie. Bo jak będę tak skakał, to nic nie zobaczymy. Pola naprawdę małe. No tutaj no, fajna seria z polskich maszyn. Nic więcej, co nie? Tutaj statyczne gospodarstwo u sąsiada. Chociaż no nie jest takie statyczne, bo... Nie, no dobra. Można jednak tutaj zabrylować, ale to naprawdę maksymalnie ruski 30, co nie? Serialnie. No przecież tutaj nic innego nie ulicie. Chociaż kurna, zabudowa całkiem fajna. Jak się tak patrzy, to naprawdę zabudowa luksus. Maszyn wejdzie u odgroma. Tutaj zamurowane jest zoboczta, ale jajca. Nie, ogólnie kurna, zabudowa jest spoko na polską serię, bo tutaj wiadomo, no jest to zamurowane, mniejsza z tym, ale
tutaj można sobie woreczki wsadzać, duperelki, jakieś inne kombinacje. W szoku jestem. Tutaj też całkiem fajnie to zrobione jest. Garaż jest zawsze na maszyny. Tutaj są przyczepy, nie przyczepy. Wysyp zboża jest. Kolejny duży garaż z tymi wnękami. Te wnęki niekiedy fajnie wyglądają. Szacun. Tutaj w ogóle jest jakieś małe cholerstwo. I nawet można wejść bez problemu do niego. Szacun, szacun. Niby statyczny atak na początek, a tu wyszło na to, że jest bardziej kompatybilna niż ta poprzednia. Bo ile rzeczy tu można umieścić, to... To jestem naprawdę w szoku. Fajnie, fajnie. Naprawdę jestem na plus tutaj nastawiony. Kolejnie bardzo, bardzo blisko pole. Aż za blisko. Tego to się nie da tu oborać. Zapomniał autor posypać troszeczkę trawki z tej strony. Ale chciał tak już bardzo równo, że nie było opcji nawet. Tutaj wykończenie mamy, można powiedzieć, mapy drzewami, mini laskiem, słonecznik. Mi się zdaje, że to są inne tekstury chyba, co? Niż oryginalne. Więc git. To jakaś stadoła, ale ta już jest statyczna w 100%. Tu z nim siada, znów się robi. Co tu jest? Handel z zwierzętami. Mogę wpłynąć, jeżeli bym się dowiedział. Wszystko jasne. Tu mamy tą naszą główną gospodarkę, tak zwaną, tam żeśmy zaczęli. Tu był sąsiad, tam była wersja tak zwana static, nie static, a wyszło, że to super mała gospa. I chętnie bym tam pograł na niej, bo mi się spodobała mi się. Tu jakieś beleczki, nie beleczki, ale to by było na tyle, uciekamy stąd. Tutaj tiry na tym zakręcie, to matko bosko. Ja bym się bał, tu zawalone drzewo, tam nie można. Tu pociąg też chyba wykolejony stoi. Tu mamy jakiś skup i stację benzynową? Co tu górą to jest? Stacja do wapnowania, na pewno. Stacja zbożowa. Tu można chyba też zatankować. A, tu nie można wejść. A, to tu można tylko. No skup taki trochę naprawdę ciężki. Jak wejdziesz z dwoma zestawami, to już ciężko będzie ci wyjechać. No nie no, może, że tu się mocno złamie. Nie no, dobra, złamie się tutaj. Ale tu mówię, 30, 60. Duży Ursus. Na tą serię... Znaczy na tą mapę to naprawdę nic więcej chyba tu nie wejdzie. W szoku jestem teraz, jaka mała mapa, ja tego nie widział nawet. Tu już też mamy koniec. Fajnie, że tam jakieś właśnie wykończenia mapy są spoko porobione. Tutaj plusik ogromny, fajna skarpa tutaj. Zawsze to jakiś plusik. Czy tam można iść, czy to jest tak do picia, ale pójdźmy, bo pewnie jakaś droga jest. I jest tu droga nawet. Ale jest to zrobione dla picu. Tylko, żeby sobie popatrzeć. Znaczy, no to jest zajebisty dodatek, bo ogólnie wiadomo, że tam coś się dzieje. Mi się zawsze podobają takie mapy. Jeżeli tam coś takiego jest, a potem autor ma wizję, żeby to rozbudowywać dalej. I powiększać, i powiększać. I potem wiadomo, z każdą wersją ta mapa się to odblokowuje i tak dalej. To chciałbym, żeby właśnie ktoś robił sobie taką mapę V1, V2, V3, jak to było kiedyś. Kurczę, to były czasy. I właśnie tak zacząłem od takiej minimalistycznej mapy i potem właśnie leciał coraz dalej i widzę właśnie te drogi rozbudowywał, jakieś nowe wsie itp. itd. Ale mniejsza z tym. To są tylko takie moje marzenia. Mamy kolejną gospę, na której też można coś zdziałać. Kurna, jak tak bardzo ładnie wygląda tutaj za siatką. Fajna siatka ogólnie. Taka bym chciał do siebie, ale do domu. Czy na podwórkę. Do domu siatkę, to tak średnio. Fajnie, fajnie, tutaj mamy dość porządną stodowę. Fajna chałupa, widzę, że rolety pozakładane. No, powiem szczerze, że tam gruby interes. A to chyba też chałupa dopiero co zaczyna. Jezu Maria, wiertarka leży, co tutaj, kurwa. Co tutaj nie ma. Fajna chałupa. Chałupą się człowiek interesuje, to nie? Kurde, czy to by było na tyle? Tam dalej już nic nie można pójść za gospodarę? Ale jajca. Naprawdę te gospodarki kombinacyjne. Ciekawe, dokąd mogę dojść. Mogę pójść za. Nawet mogę całkiem sporawo pójść. W tą stronę. Ale fajnie, fajnie pomyślane. A, bo tu droga jest, dlatego mogę tam daleko tak iść. Tam już coś jest. Beka, beka, naprawdę w szoku jestem. Że tam coś już jest. Może jednak autor ma taką wizję. O której myślę. Fajnie, z jednej strony naprawdę fajnie to wygląda. Tu mamy też, kurde, przystanek. PKS-y przyjeżdżają, czy ktoś przyjedzie? Nie, no nie doczekałbym się dzisiaj pewnie.
No i to by było na tyle, jeszcze zostaje mi... A nie, to już jest biogazownia, którą żeśmy oglądali, to jest ten zjeździk. Więc mapa naprawdę w sam raz, ja żadnych chyba minusów nie znalazłem, oprócz tego tam jednego wariactwa w powietrzu. To naprawdę nic innego tu mi nie... No nie zasmuciło mnie, tak, smuciło mnie to w poprzednim odcinku, bałem się nagrać ten odcinek kolejny. Ale jak zobaczyłem, że mapa jest motuba, to mówię, to musi być git, co nie? To musi być coś... Coś miodzio. Chyba wszystko sprawdziłem, jeszcze raz luknijmy. Ale tak, no gospodarki 3 sprawdziłem, bo widać po domkach. Tu sprawdziłem, tam nie mogłem. Pola wszystkie chyba wam pokazałem, bo tych pól dużo nie jest. Naprawdę jestem w szoku, bardzo fajnie. Podobała mi się ta mapa i chętnie... Chętnie bym sobie ponagrywał, gdybym miał dużo czasu. Na jakichś live'ach. No ale że... Czasu ostatnio średnio, żeby w ogóle coś nagrać. A co dopiero myśleć o streamowaniu, no to tak to już jest. Ja liczę, że zostawicie łapeczkę w górę i też wiem, piszecie komentarze ciągle po sąsiedzku. Ja się liczę z tym, że może do końca tego tygodnia wyrobię się ze wszystkim. Będzie trochę czasu i ruszymy już właśnie po sąsiedzku, żeby może na przykład na weekend usiąść i coś z tym ogarnąć, ale nie obiecuję, bo wiecie jak to jest. Bardzo bym chciał w tym tygodniu zacząć. Ale to wiadomo, siła wyższa, wszystko zależy jak się ze wszystkim wyrobi. Dziękuję serdecznie, do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!